Oby tylko Bóg nas ustrzegł. Boję się okrutnie. Kołek i kulę święconą mam. A może jegomość zna jakieś zaklęcia? Jedź pierwszy! Co? Ja pierwszy nie pojadę, róbcie co chcecie. Jedź, trutniu! Нарядишь się? Stroisz się dla naszego atamana? Dla naszego atamana. Він добрий. Он добрий. І ти будь для нього добра. І ти бądź dla niego dobra. Він сокіл. Он сокул. Міцний він. Mocny on. Він тебе задоволить. Он ті догодь. Якби не богун. Якби не богун. Wiesz, co to znaczy? A Bohun de? Bohun ranny. Jak zobaczyła. Jak widziałaś, to czego pytasz? Uważajcie na tego karła, bo on okrutnie z różnicy strzela. O matko. Вернач. Я тебе вже десь бачила. Черемисе! Pan Skrzytuski szukać mnie poszedł aż do Kijowa? Gdyby nie to, byłby tu razem z nami. To nie zapomniał. Kto cię raz ujrzy, nigdy cię nie zapomni. Popatrz na tego rycerza. Całkiem jakoś zgłupiał na twój widok. Hej, córuchna, pamiętasz? Jakieśmy to
Na piechotę uciekali przed Bohunem. Na rękach mnie waszmość wtedy przez wodę przenosi. Niedługo będziesz miała co na rękach nosić. Skrzetuskiego w tym głowa. Zaniechaj waś, proszę, gadasz byle co. Idzie ta dziewka do głowy jak wino. A weź, patrzy na nią jak kozioł na kapustę. Nie dla psa, kiełbasa. Chryste. Czędzian, z panną do przodu. Hej, ha, hej! Ratuj mnie, panie Michale! Ciszej, waszmość! Może nas miną! Nerede orada? Nerede olacak? Buradadır. Yakalayıp kafasını koparacağım o köpeklerin. Kafir soyları. Bu yana kaçtı. Nasi! Ty, mordrzy! Ciesy do czei, dusze skurczymyki! Zlodziaczku, kochany! Bóg nam cię zesłał, panie Longinie, kochany! Z tym podjazdem! Ja bym się już z życiem pożegnał. Co z Siaziudą? Może jeszcze zawrócą? Nie, Tatarzy za nami. To wszystko na nic. Przepadła moja curuchna. Głowa rzędziana w tym, żeby się nie dać złapać. On to potrafi, bo tu i o jego skórę chodzi. Skrzetuski w zbarażu. Od tygodnia. Co mu powiecie? W tym sęk. On myśli, że panna nie żyje. Pary z gęby! Bo jak mi się dziewczynie, broń Boże, co wydarzyło. Skrzetuskiemu rozum pomiesza. Pary z gęby! Mamy gości, mości panowie. Mówią, że ordy i kozactwa jest na 500 000. Podaj właśnie język odjęło. Przy szturmach łatwiej ich ścinać niż w polu, brateńku. Nie strzela. Nie strzelaty! Od hetmana do księcia Jaremy. Z czym przychodzisz? Wybacz, panie. Co kazali, to powiem. Mów śmiało! Hetman nakazał skazaty. Hetman w gości do zbaraża przybył. Jutro was odwiedzi. Powiedz mu, że nie jutro, ale dziś wydaje ucztę na zamku.
Wzywałeś mnie, Hanie? Co tam się dzieje, hetmanie? Najjaśniejszy panie, książę Jarema ucztuje. Bóg jest jeden. Lwa ma w sercu. Wolałbym z nim być, niż z tobą. Jutro to wszystko moje? Jutro wszyscy oni pomrą. Inshallah. Męstwa. Macie chamy szczęście, że nie jestem w szarży! Zdobyłem chorągiew w tej bitwie! Liczałem do kienaty! Czołem ku jeździe. Thank you.
Mów, potężny Hanie, wnuku Mahometa, obóz niewiernych wzięty, Bóg nie dał. Lachy, zwycięzcy. Chmielnicki, pobity. Tuhajbej, ranny. Bóg jest jeden. Zdrajca. Kozacki hetman, nie zdrajca. Obiecałeś mi ucztę na zamku. Czyż mogłem przypuszczać, że Jarema nie ukorzy się na twój widok? Na nic twoja potęga, na nic twoja sława, jeśli powiedzą potem, że Kniaś Lacki pohańbił krymskiego Hana. Zegnę kart Jaremy. Na koń będę po jego grzbiecie wsiadał. Nie powiedzą, że pies niewierny mnie pohańbił.
Długo jeszcze psy niewierne będą mi urągać? Głód ich ukorzy, Hanie. Nim zjedzą ostatniego konia, król nadciągnie z odsiecza. Nakaż, szturm. Daj mi swoich janczarów. A moje pułki z większą ochotą pójdą. Subagazi, poprowadzisz janczarów. Rzekłeś, wnuku Mahometa. Dziękuję. Zaraz wydam rozkazy. Subagazi, panie stworzenia, nie wiodłem tu wiernych po to, by złożyli głowy. Jeśli zaskoczysz gałów, uderzysz. Jeśli nie, wielki bęben da znak do odwrotu. Trzech rzeczy potrzebuje moje męstwo. Jeść dobrze, pić dobrze i wyspać się dobrze. No przynajmniej spać chodźmy, skoro nie jeść, nie pić, nie ma czego. Bez rozkazu? Służby waść nie znasz? Panie Michale, mniejszy się od sikory. To się pożywisz ziarnkiem prosa i naparstkiem napijesz, ale ja Bogu dziękuję, że mnie kura nie zadnią nogą z piasku wygrzeba, tylko niewiasta urodziła. Mam ja tu manierzynę. Ale kiedy mnie kura z piasku wygrzebała, to myślę, że i gorzałka tak nikczemnej persony nie będzie waści smaczna. W twoje ręce, Janie. Przechera z siebie. Panie Michale, ale żołnierz setny i Tomasz do siebie, że sobie od ust odejmujesz, a drugiemu oddajesz. Nie chciałem cię krzywdzić. Weź od pana podlipięty. Co mać pan robisz? Co mać pan robisz? Zostaw! Kiszki masz za długie, to leje i leje. Toż ledwą co przychylił. Do jutra mamy spokój, mości panowie. Ja wam to mówię. Cicho. Idą. Krok pod miarę. To piechota zaporowska albo janczary. Oni dobrze maszerują. Gotuj broń. No, to u wasz mości dziś święto. Pewnie, że święto nasz przyjaciel ślub spełnił. Święty to obowiązek pamiętać, by ród taki nie zaginął. Przychodzą tu do nas z pochwałami, ale żeby kto na przekąskę i łyk gorzałki poprosił. Od wczorajszego południa nic w gębę nie wziąłem, ale łyk gorzałki może się znajdzie. Wstydziłbyś się, wasz mość. Tak się przymawia. Ale wcale się nie przymawiałem. Ale jeśli prosi tak zacna osoba, to grubiaństwem byłoby odmówić. Na jadło was nie proszę, bo tu i o koninę już trudno. Wszelako gorzałki jest ze dwie flasze, których dla siebie chował nie będę. Da Bóg, jak król jegomość nas wyzwoli, to zaraz po pospolitemu ruszeniu do wozów się dobierzemy. Brzucha każdy z nich lepiej pilnuje niż Rzeczypospolitej. Królu, ostatnia nadzieja. Żywność się kończy, a co gorzej, prochu zaczyna brakować. Tak, innym bym tego nie mówił, ale wasz mością można. Szlachta powoli ściąga. A skąd król jego mość ma wiedzieć, że my tu ostatnie konie dojadamy? Gdyby się ktoś przekradł do króla, ale tu i mysz się nie przyciśnie. Ja pójdę. Co mówisz? Dasz mi od dziś słychać, że króla trzeba by powiadomić o położeniu naszym. A ja tak sobie myślałem. Niechby tak Bóg Najwyższy ślub mój spełnić pozwolił. Od razu bym poszedł. A teraz ja Bogu wdzięczność winien. Człowieku, czyś ty rozum stracił, tu i ptak nie przeleci. Jak Bóg zechce, przeprowadzi. A nie, to w niebie nagrodzi. Tak i pójdę, bratynku. Nie pójdziesz sam, ja pójdę z tobą. I ja z wami. Chodźmy do księcia. Bodaj was usiekli z tym waszym. Ija.
Bóg mnie każe. Dobrze mi tak, żem się z wami zadał. Co ja wać panom uczynił, że mnie prześladujecie? Uchowaj nas Boże. Jak to? Jak to prześladujemy? Pan Podbipięta zawsze miał dowcip w pięści, jak ściął trzech największych kpów między Turkami. Sam czwartym został. Słuchać, chodko. I jemu się nie dziwię. On kozakowi za cholewę wskoczy i przejdzie. Ich obydwu Duch Święty nie oświecił, ale że mać pan wszystkich nas czterech, na pewno śmierci męki chcesz wydać. Jak to czterech? Jeżeli który z was się ruszy, pójdę ja. Niech moja krew spadnie na wasze głowy. A bodajże waści. Idźcie do kaduka. Bądźże, waszmość, dobrej myśli. Milczałbyś, bądź świno. To przez siebie. Tobie nie do króla. Pilno cnotę masz na zbyciu, byle się stąd wydostać. Rżałbyś po wsiach jak koń. Czyste zgorszenie, jak mi Bóg miły. Pfu. Słuchać, chatko. Posłuchamy, co książę powie. To, co i ja. Razem chcecie wyjść? Wasza książęca mość. To oni chcą wyjść, nie ja. Paść nie idziesz? Powiedziałem, że iść nie chcę, ale nie powiedziałem, że nie idę. Kiedy mnie Bóg raz pokarał taką kompanią, to już do śmierci muszę w niej wytrwać. Co innego jest męstwo, a co innego szaleństwo. I ufam, że wasza książęca mość na to szaleństwo nie pozwoli. Dobry zwaś ci kompan, ale zawiodę twoje zaufanie. Waszą ofiarę przyjmuję. Zdech, pies. Naprzód pójdzie jeden. Jak zginie, pójdzie drugi. Potem w razie potrzeby trzeci i czwarty. Mości książę. Taka moja wola i rozkaz. Który pierwszy się ofiarował? To ja. Idź. Co widzisz, powiedz królowi. Dwie chorągwie będą stały w pogotowiu. Jeśli dasz znak, skoczymy na ratunek. Psia pogoda. No i lepiej, brateńku. Za 3 godziny będzie dniało. Idź z Bogiem. Zostańcie, bracia, z Bogiem, a przebaczcie, jeżeli w czym zawinił. Ty zawinił, mój Boże. Wasyl. Co ty? To ty? Ja. Porylku, masz gorzałkę? Mam. To dawaj. A czo, ty taki A wielki? Ty taki wielki? Może jeszcze wróci. Nie przejdzie przez te tabory, nie przejdzie nikt. Może zawrócić. Nie. Nie zawróci. Jeśli jest już w taborze, to mu nie pomożemy. Daj ludziom pospać, a nie. Już nawet strzałów nie usłyszymy. Ja się stąd nie ruszam. Ja!
Gwiazdo zaranna, królowo anielska. Boże wszechmogący. Jezus Maria. Tam ktoś jest. Це трупи. To trupy. Вони пухнуть і виринають. Пухną i wypływają na wierzch. Чекаємо, був наказ пильнувати. Był rozkaz pilnować. Nikogo tu nie ma. Podjazdy wróciły? Wróciły najjaśniejszy panie, ale nic nie przywiozły. Jak to? Ani jednego jeńca? Tylko chłopów okolicznych, którzy nic nie wiedzą. Wraćcie. Najjaśniejszy panie, czekać. Czekać, aż zbaraż padnie? Jeśli Wiśniewiecki jest takim wielkim wojownikiem, jak o nim powiadają, powinien jeszcze jakiś czas wytrzymać. Niech się jeno wśród pospólstwa rozniesie, że sam tu jesteś król własną osobą, a bunt jak śnieg stopnieje od promieni majestatu, jak od promieni słonecznych. To jest wasza rada. Nie macie żadnej rady. Jutro ruszamy pod zbaraż. Jeśli przy Chmielnickim tylko Tuchajbei z kilkoma tysiącami ordy, można by szczęścia popróbować.
Ale jeśli tam Han z całą potęgą, zginiemy. W każdym normalnym kraju król jest królem. Jest skarb, jest wojsko, a u nas Sejm decyduje o każdym groszu, a szlachta zbiera się na wojnę jak sujka za morze. Miłościwy królu, przybył towarzysz ze Zbaraża. Prowadzić natychmiast. Ktoś ty? Ze Zbaraża. Posadźcie go. Możesz teraz mówić? Mogę. Kto jesteś? Jan Skrzetuski, porucznik husarski. Co u was? Nędza, głód. Prochów brak. Han jest? Ze wszystkimi ordami. I Wiśniowiecki wytrzymał tak długo? Dość tego! Jest Han, czy go nie ma. Przybyło pospolite ruszenie, czy nie przybyło jeszcze dziś? Ruszamy pod Zbaraż. Dłużnikiem twoim jestem. Miłościwy panie. Dajcie mu jeść i sprowadźcie medyka. Ruszamy o świcie. Ale najjaśniejszy panie, wozy. Wozy przede mnie nie zdążą. Dla kogo wozy ważniejsze od ojczyzny, niech zostanie. Trąbić wsiadanego! Rzędzian. Aha. Czy to ty, czy to twój duch? O, dla Boga, mój jegomość. Myślałem, że jegomość już się nigdy nie rozbudzi. Gdzie ja jestem? Ze Zbaraża jegomość do króla przyszedł. A król gdzie? Poszedł z wojskiem pod Zbaraż. Chwała Najwyższemu. Dobra wszelkiego? Król i panowie naprzysyłali? O! Bogactwo wielkie! Mój jegomość! Ale ze Zbaraża? Nikt inny by tego dokazać nie mógł. Poszedł przede mną pan Podbipięt, ale zginął. O, dla Boga. Pan Podbipięta zginął? Taki mocarz. Z łuków go ustrzelili. A pan Wołodyjowski? I pan Zagłoba? Jak wychodziłem, jeszcze żyli. Daj mi wody. Aha. Chwała Bogu. Oto wielcy jegomości przyjaciele. Bałem się, że Tatarzy ich ogarnęli, bo my siła złego razem przeszli. To też ty był z panem Wołodyjowskim i panem Zagłobą? Mhm. Nie mówili mi o tym. Ej, no bo oni nie wiedzieli, czym ocalał. Żeby mi ten medyk mówić nie zakazał, no. Powiada, muszę z królem pod Zbaraż iść, a ty pilnuj. Pana nic mu nie mów, bo dusza jemu wyjdzie. Rzędzian. Aha. Skąd się tu wziąłeś? A bo widzi jegomość. Jak nas orda sparła, to oni się we dwóch zastawili, a ja uciekłem. Myślałem, żeś lepszy pachołek. Mój jegomość, jak my byśmy byli sami, we trzech, to ja bym ich nigdy nie opuścił, ale nas czworo było. Jeno mi medyk mówić zakazał. Kto z tobą był? Ale medyk, no... Kto z tobą był?
A, to ty, Bohune. To ty, Bohune. Vatku Hetmane. Vatku Hetmane. Co tu dzieje? Co się tu dzieje? Mamy pokój. I puszczasz ich? Puszczasz ich? Jaremu? Jaremu? Khan nas sprzedał. Khan nas sprzedał. Podpisał ugodę z królem. Bracia! Bracia! Komu kozacka komu słaba kozacka miła? Za mną! Stojaty! Stać! Za mną! Za mną! Stojaty! Za mną! Stojaty! Gotuj broń! Ognia! Truchnę! Truchnę! Ja nie! Truchna! Nawet nie wiesz, Janie, jaką się sławą okryłeś. Niech ci Bóg szczęści, Janie! Dłużnikiem jestem waszym do śmierci. Pokój zawarty. Pora na wesele. Sam książę będzie was pannie ojcował. Na wesele! Dobrze się spisał, skurczybyku. Nie! Mój jegomość, bo się zatknę, no! Nie musisz się już, panna, niczego obawiać. Rzucił się na całe nasze wojsko. Kazał książę pal dla niego zastrugać, ale się rozmyślił. Jest twój. Rób z nim, co chcesz. Jego mość. Niechże jego mość mnie Bohuna daruje. Jego mość go zabijesz, a ja pierwej mu zapłacę. Wolny jesteś. Wjeżdżę do Chmielnickiego. Wrócę. Wojny trwały długo. Opustoszała Rzeczpospolita, opustoszała Ukraina. Nienawiść wrosła w serca i zatruła krew pobratymczą. 150 lat później Katarzyna II, caryca Rosji, podbiła Hanat Krymski, zlikwidowała Sicz Zaporoską i walnie przyczyniła się do upadku Rzeczypospolitej.
Я упорю.